Kolejna M-ka. 5368 plus 2600. Znowu worek medali. Nawet nie będę ich wymieniać. Ja pobiłem swój rekord doświadczenia w tej bitwie. Przejdźcie to? To jest mój rekord doświadczenia ustalony na Chaffee, jak wtedy na Himmelsdorfie robiłem bardzo dużo uszkodzeń, pamiętam. Siemanko, witajcie. Bitwy na żywo Black Prince'em. Dlaczego akurat ten siódmy tier czołgu ciężkiego znajduje się na kanale? Bo obiecałem na którymś ze streamów już bardzo dawno temu, że zagram dla widza Black Prince'em na fioletowych modułach. Takie było żądanie, że ma być on wykokszony, więc jest to wykokszony Black Prince. Jeżeli nie lubicie, jak gram na wykokszonych czołgach, to nie musicie oglądać tego filmu. Akurat taka forma, powiedzmy, jakieś tam odskoczy na kanale, dlatego zagram tym siódmym tierem i pokażę wam, do czego on jest zdolny, albo jaki jest tragiczny. Nawet na fioletowych modułach pierwszy strzał nie wchodzi, fałka może się wychylać z lewej. Ja tak wjechałem... No nie wiem, wydaje mi się, że to coś standardowa miejscowa, ale widzę, że cała moja drużyna nie chce podjechać i każdy... chcę grać z tyłu, to ja może nie chciałbym być na tej pierwszej linii, bo boję się, że mogę dużo stracić na tym. Grając z pierwszej linii też może się zajmiemy EBR-em z prawej strony, tam jest to też 400. Dziwnie to wygląda, no na wyższych poziomach to już pewnie ktoś by zginął, coś by się tu wydarzyło. Ja dostałem. No, najlepsza zaleta Black Prince'a to jest to, że mamy działo, które może strzelać i za mało, ale bardzo szybko przeładowuje. I ten pancerz nie jest może wyśmienity, ale czasami coś tam poodbija. Oczywiście w takim na przykład matchmakingu, bo na wyższych poziomach to jest katastrofa. Dobra, skontowanie. Dostaję skrapowania, chyba Black Prince aż taki zły nie jest. Zobaczcie, że tu coś odbijam. Coś tutaj wychodzi. Fałka. Dostał raz. Nie wiem, czy się fałka będzie wychylać. Dobra, dostała kolejny raz. Silnik nawet uszkodzony. Nie wiem, czy te 150 sprawi. Bardzo pasywna gra. Wszyscy są w mieście. I my już mamy super helkata na ich bazie. Fałka się odwróciła. Dobra, ja będę po prostu pompować fałkę. Jeszcze podpaliłem ją. Zaraz zajmę się Achillesem, ale chcę się schować od innych czołgów, więc podjadę. Nie przypijam tego w ogóle. Doleci w wieżę albo coś. Dobra, ale też dużo odbijam. Z prawej strony Izm zaraz walnie, albo te 150. Muszę się schować od KW1S, dobić tego, zająć się Achillesem. Bardzo dużo odbijam. Jestem pod takim kątem, zaraz te 150 się znowu wychyli. Dobijam go. Jadę dalej, twardo do przodu. KW2 wcelowana. No to się skontuje na to KW2. Zobaczymy, co ona zrobi. Aj, poleciało to za bardzo w jarzmo. Pod jarzmo chcę strzelić albo gdzieś obok, ale niestety nie mogę. Dobra, wieszam to te 150. On z HEK-a nawet już strzela. Zdesperowany. Dobijam. No i wjeżdżam w KW2. KW2 będzie długo ładować. A nie, on nawet nie ma tego trolla. Co on ma za działo? W ogóle o co chodzi? KW2 na takim dziale. Akurat w tym wypadku to działo Black Prince'a serio robi robotę, no bo mogę cały czas strzelać i obijać. Ale nie zawsze, moi drodzy, tak to wygląda. W szczególności na tych wyższych tierach to jest tak, że oddamy jeden strzał, ktoś się zdąży schować, albo dwa strzały, on nas walnie za 400. I wtedy te średnie uszkodzenia na strzał są odczuwalne. I w tym wypadku aż tak dobrze by to nie wyglądało. Dobra, jadę po Isa, dobiję sobie go. Nawet takie głupie wychylenie. Is mógł mi strzelić za 400, a ja bym go strzelił za 100. To ta wymiana sensowna nie jest. W ogóle kolejny frag. Siódmy frag. Co tu się dzieje? Jeszcze jakbym dobił tego T4. Ja tutaj mogę zrobić medal pula bodajże. Kurczę. Muszę tylko... Dobra, dobiłem go. KW1S teraz. A może nie teraz. Ja chcę się skupić na fragach, bo tu serio jest sporo do zrobienia, o dziwo. Ale nie dobiję tego KW1S. KW1S, on mnie najbardziej interesuje. Odpalam autoima, jadę po niego. Dostałem gąskę, niedobrze. Nie no, nie zdążę na KW1S.
i nie zdążyłem na tygrysa przeładować. Kurde, no. Chyba medal pula jest niemożliwy. A w pierwszej bitwie, gdyby siadł medal pula, to by było coś fantastycznego. 4000 uszkodzeń. Tyle się robi... Nawet się nie robi na 10 tierach. Ale jeszcze tu można dużo zrobić. Bo cały tygrys do sfarmienia. I to, co ważne, strzelam praktycznie cały czas ze zwykłej amunicji. Ma jakoś full golda, nie chciałem grać. Obierzam sobie go, bo bardziej jestem zainteresowany tą VZ-ą. Ale nie zdążyłem znowu zrobić fraga. Mogłem tak chamsko zagrać i poczekać pod te fragi. Ale i tak chyba bym nie zdążył dojechać do VZ-y. Szkoda. Odznaka mistrzowska w pierwszej bitwie. Ja, Redley Waters, stalowa ściana, specjalista, opanowany, duży kaliber. Odznaka mistrzowska jest pancerny. No, 2000 prawie, znaczy 1988 bazowego expa. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, jak na bazowy exp. 2982 expa to jest to indywidualny exp i to będzie rekord tego konta tak naprawdę, tak mi się wydaje. Rekord doświadczenia, jak widzicie. To jest ta bitwa. To jest rekord doświadczenia na koncie prasowym CSK. To była pierwsza bitwa, zobaczymy, co będzie dalej. Znowu bardzo dobry matchmaking. Chciałbym, żeby wylądował na dzisiejszym odcinku na jakichś wyższych poziomach, bo to może wyglądać jak taka masakracja przez cały czas, a nie chciałbym, żebyście mieli błędny obraz Black Prince'a. Oczywiście jadę na lewo. No, chociaż na prawo też mógłbym zagrać tak teoretycznie. Ale chyba na lewo będzie więcej czołgów, więcej możliwego damage'a. Niestety, ale Arta tu strzela. Jest Tygrys, którego nie trafiłem. Jest też kilka innych czołgów. Tygrys zostaje w spocie. Wychylam się na V-kę, jest bokiem. Arta mnie strzela za zero, więc okej. Na górce Hellcat. Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądać, ale wychylam się na V-kę. Zobaczcie, że jestem tak delikatnie skontowany przy wychylaniu. Znaczy, ta dolna płyta jest pod kątem, plus... Pokazuje gąsienice, które są dosyć spore. Przez to dużo tych strzałów wchodzi za zero. No i oczywiście to są niższe tiery, dlatego tak to wygląda. Nie wiem, czy ktoś nie jest za tym krzaczkiem. Nie, to raczej gdzieś dalej te 4-3 do mnie strzelało. Na przykład stąd albo stąd. Czy ja mogę podjechać? No kurczę, tak średnio, tak średnio. Raczej to będzie duże ryzyko podjeżdżając. Jest V-ka, okej. To ona podjeżdża. Widać ewidentnie, że przeciwnik chce skrócić dystans, ale to nie wygląda dobrze dla niego. Znaczy nie kończy się dobrze. On strzelił mnie z HE-ka. V-ka dostała. Wszyscy z HE-ków do mnie strzelają. Nie mam ładowniczego, teraz zauważyłem. Dobra. Już bardzo, bardzo ich obyliśmy. P43 bis, Arta jest też tam gdzieś. V-ka uciekająca. Szkoda, że nikt nie dobił. 0 do 2 przegrywamy. O, ktoś dobił V-kę. Dobra, ja dojadę do tej V-ki i spróbuję ją skończyć, bo te czołgi z tyłu coś się odbijają. A to będzie zawsze frag i... Znowu się tak skontowałem teraz do lewej strony. P43 strzela z HE-ków. I ja chyba podjadę, chociaż... Zastanawiam się, czy Hellcat nie będzie mnie strzelać z prawej strony. T43 próbuje się kontować, dostał w silnik. Dostał teraz znowu. Jest kolejna V-ka, którą świecę. Zobaczcie, ile ja odbijam w ogóle. I teraz się zastanawiam, czy będzie Hellcat. Nie ma tego Hellcata. V-ka mnie przebiła. Jest Tygrys. Ja chcę podjechać jak najbliżej, żeby schować się od V-ki, odwrócić się przodem do T43 i zacząć się z nim wymieniać, tak żeby V-ka nie strzelała. I zaraz się zajmę też Tygrysem. Albo ktoś inny już się zajmuje tym Tygrysem. Dobra, Tygrys bokiem, to wybieram Tygrysa, bo ten się teoretycznie może schować. T43 już jest na strzał, Arta do mnie strzela. T43 nie ma. Szkoda, że w tej bitwie nie robię fragów, bo teoretycznie mógłbym tu już mieć 4 fragi, tak mi się wydaje. Ta Arta bardzo denerwuje. Na tych tierach Arty są mi chyba jeszcze bardziej denerwujące niż na tych wyższych tierach. Bo one tak szybko ładują. To jest nierealne wręcz. Churchill obijany. Cały czas strzelam ze zwykłej amunicji i to ładnie wchodzi. A to, dobra, nieważne. Stałem w celowniczego. V-ka się wychyla. A ja się tak znowu kontuję. Może to nie wygląda jakieś, wiecie, perfekcyjne kontowanie, nie wiadomo co.
ale tak podświadomie gdzieś odbijam w prawo, w lewo, w momencie kiedy oni mogą strzelać i dzięki temu dużo strzałów nie wchodzi we mnie. Chociaż fałka już mnie przebija. Ale Churchill nie. Dobra. Ten jest z tą artylerią. Czy ta arta się jakoś wycofała? No nie, to leci za teraz za nisko, za wysoko. Nie wchodzi to. Arta się wycofała i arta znowu mnie przebiła. Nie mogę tracić tyle HP. Może pantera się wychyli? Załaduję złoto na Churchilla, żeby go przebić po wieży. O, i fałka wjeżdża. Fałka to priorytet. Ten Churchill i tak mi nic nie robi. Dostał ten P4-3. Skończony Churchill, P4-3. Arta KD. Dobiję fałkę. Super. No i jadę po artylerię, która jest gdzieś tu. Za tym krzakiem, tak mi się wydaje, że stąd strzelam. Może to weszło nawet. Drugi strzał nie. Aha, już tutaj zdążyła uciec. Oho, japoński tygrys. Kurde, ale ja farmię w tej bitwie. To się poprzedniej też. Ten czołg to jest... masakrator. Nie sądziłem, że to jest aż takie... mocne. Tyle czołgów się ode mnie odbija. 5000 damage, a druga bitwa z rzędu. Co prawda, no wiadomo, matchmaking jest jaki jest. Ja gram z szóstkami. Ale mimo wszystko nie wiem, czy takim tygrysem, isem, czy bym tyle zrobił tu. No i też, jak wiecie, gram na fioletowych modułach. Ale czy to by jakoś specjalnie dużo zmieniło? Nie powiedziałbym, bo na przykład taki fioletowy dosyłacz przy tak krótkim czasie przeładowania aż takiej różnicy nie robi. Inaczej to by było, jakbym ładował 10 sekund i wtedy fioletowy dosyłacz, a zwykły dosyłacz. Fioletowy HP, no dobra. Tutaj może dać trochę więcej przez to, że no często miałem mało tego HP. No ale i tak bardzo dużo odbijałem. Pewnie wcześniej bym zagrał jakoś ostrożniej. Ale no, palce lizać, kolejna taka bitwa. Jak mogliście się spodziewać, kolejna MK, 5368 plus 2600. Znowu worek medali, nawet nie będę ich wymieniać. 2242 bazowego expa. To jest 3363 normalnego expa z premką. To jest rekord tego... Ja nie wiem, czy przypadkiem to nie jest rekord też na moim głównym koncie. Jak wejdziemy sobie na główne konto... Tak. Ja pobiłem swój rekord doświadczenia w tej bitwie. Czajcie to? To jest mój rekord doświadczenia ustalony na Chaffee. Jak kiedyś Chaffee był piątym tierem Lighta i był bardzo dobry i było mało Lightów. Wtedy na Himmelsdorfie robiłem bardzo dużo uszkodzeń, pamiętam. A tutaj zrobiłem 3300... To się w głowie nie mieści w ogóle, co się dzieje na tym odcinku. Lecimy dalej. Serio, uwierzcie mi, że jestem załamany, że znowu natrafiłem na szóste tiery, bo nie chcę takiego odcinka, że zagram 5 bitew i 5 razy będę mieć dobry matchmaking i... Ach, szkoda gadać, ale dajcie znać w komentarzu też, czy co sądzicie, czy nie wiem, wycinać te bitwy, czy może na siłę teraz grać ileś tam więcej bitew, żeby pokazać na wyższych tierach, czy takie coś jest ok, czy z tego też się czegoś uczycie, czy raczej nie. Bo to jest dla mnie ważne i śmiało, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A ja skupiam się na kolejnym pobijaniu rekordu doświadczenia chyba, moi drodzy. Zaczynamy farmę, zaczynamy spamowanie. Też w sumie jako ciekawostka powiem wam, że ten Churchill, który jest jako radziecki czołg premium, no to on ma ogromny bonus do robienia doświadczenia, przez to, że jego działko bije po dosyć mało, bardzo szybko ładuje, to wydaje mi się, że coś jest nie tak z przelicznikiem jego doświadczenia i na tym czołgu możecie robić przepotężne liczby, jeżeli chodzi o expa.
O, KW2 już tym razem z trollem. I tak samo może być w wypadku Black Prince'a i może czołgi, które biją za dosyć mało i mają krótkie przeładowanie, na nim się, na tych czołgach się więcej tego expa nabija. Takie jest jakieś moje spostrzeżenie, czy to prawda, czy nie, czy to teoria spiskowa, to już wy możecie też się wypowiedzieć, bo takie mam wrażenie, że coś jest nie tak z takimi szybko strzelającymi działami, bo wtedy więcej tego expa coś się wbija. Dobra, no dobijam tygrysa, nie dobijam. Aj, ale w tej pierwszej bitwie to mnie tak bolą 4 litery, że nie zrobiłem medalu pula. Że to też jest trochę smutne. A tutaj nie dobijam. No brakuje alfy, żeby dobijać czołgi też. To jest taka wada. Ale do takiego farmienia expa, to akurat jest duża zaleta. Nie wiem, odwróci się fałka. Ja nie chcę jakoś wjechać za głęboko, bo jestem sam. Wokół Cromwella, bo się odwrócił. Nie ma co strzelać do AT-8, bo AT-8 się odwróci na nas. Więc lepiej kończyć i strzelać do tych wszystkich czołgów, które się nie patrzą. Teraz można zacząć strzelać do AT-8. Czy oni nas skapują? O, to jest pytanie. Nawet nie patrzę za bardzo, co się dzieje w tej bitwie, tylko jeżdżę przez siebie i strzelam. Dobra, to jest moment, że załaduję złoto. Kiedy załaduję złoto? Na włas AT-8. AT-8. Nie bez szans. Jest tygrys. Tygrys mocno obrywa. Ale nie ma szans z mocą Black Prince'a. 4000 na liczniku. Czy to jest jakaś farm fiesta, jak to się mówi? Amorak! Oj nie. I dowódca. Ładuję Heka. Dobiłem go z Heka. Nie przybiję go z Heka, niestety. Aj, 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 nie zdążę. No nie zdążę. Amorak mnie zaskoczył. Trzecia bitwa, trzecia MK z rzędu. Wsparcie, stalowa ściana, 4600, exp 1832. Brak słów, jedziemy dalej. Ale bardzo długo czekam na to, aż mnie wylosuje do bitwy. 2 minuty ponad. I to jest nie pierwszy raz. W poprzednich bitwach nie zwracałem na to uwagi, ale jest to dosyć długi czas. Jeżeli w przypadku 8, 9, 10, to ja w 5 sekund zawsze jestem w bitwie, tak tutaj ten czas oczekiwania jest długi. O co tu chodzi? Gram sobie 7 tierem i gra wylosowała mnie na boty. Kojarzę, że boty są na 2, 3, 1 tierach, ale na 7? Dlaczego na przykład nie wyrzuci mnie z 8 i 9? Serio, jest to dla mnie bardzo dziwne. Nie chodzi mi o to, że teraz mnie wrzuciło w takiej bitwie, gdzie ja nie zrobię tylu uszkodzeń, tylko ja jestem jedynym graczem. Nie ma tu... I dlaczego tak jest? To jest bardziej pytanie dla Wargamingu. O co tu chodzi? To jest dla mnie bardzo niepokojące, a zarazem ciekawe. Pojadę po prostu twardo przed siebie. Zobaczymy, na jakim poziomie są te boty. Taktycznie grają sobie drugą stronę. T29, KW13, w ogóle jakie tu czołgi są. 2 Challengery. Matchmaking starał się być w miarę zbalansowany pod względem czołgów. Ktoś już do mnie strzelił, odbił się. Wszyscy jadą na prawo. Chyba nikogo nie będzie po lewej. Zaświeciłem Challengera i on co, ucieka? Stoi? Jaki to jest poziom? Gdzie jest drugi Challenger? Podejdę na blisko, zobaczymy jak te czołgi walczą na bliski dystans. I też od razu sprawdzę, czy w poprzednich bitwach też mnie nie wyrzucało na boty. Chociaż chyba by mnie nie wyrzuciło, bo tych botów zobaczcie, że jest mało i rzuciło mnie jakiś dziwny tryb 7x7 chyba to jest. On tyłem wyjeżdża, w ogóle o co tu chodzi? Dajcie znać w komentarzach, czy wy też na coś takiego natrafiliście. Bo to... Ja pierwszy raz w życiu z czymś tak... W ogóle... Śmieszne jest to, że on gra na takiej typowej miejscówce za kamieniem. W takim sensie, że... No nie spodziewałem się, że bot pojedzie na to miejsce. Widzę, że ta sztuczna inteligencja, jakoś zaprogramowanie tych botów w miarę
pasuje do tego, co dzieje się na randomach. Pis. Dostał gąska. Moje boty za mną w ogóle nie podjechały. No czuję się jeden do jeden jak na randomie. Nie patrzą na to, co się dzieje, tylko sobie stoją wesoło. I nie pomagają. Ale bardzo dużo odbijam misyki. On mnie przebił. Ciekawe, czy boty strzelają z golda. Chyba nie. Dobra, mam cię. Stałem coś w asyście. Idziemy po isy. Ciekawe w sumie, bo robię bardzo dużo uszkodzeń. Dobiję tego isa. Jeszcze tutaj 2000 mogę zrobić. Bo robię dużo uszkodzeń do tego, że nikt mi nie podbiera tych uszkodzeń. Chociaż to 25 na 2 mi podebrali. No, nie ma co zakomentować, po prostu... Gościu teraz próbuje uciekać, ale... Gościu, no, bot. Zostaje sam Challenger, pewnie gdzieś po drugiej stronie. A po drugiej stronie, pewnie gdzieś na bazie. Oho, jest i on. Czy on będzie mi uciekać? Czy będzie walczyć? Na razie wygląda na takiego, co będzie chciał walczyć. Przebił mnie. Oj, za zero. Ktoś tam z tyłu strzela do niego. Boję się, że mi podbierze fraga. A nie, mam specjalista na botach. Wielki sukces. I kolejna M-ka. Czwarta M-ka z rzędu, tym razem na boty. 1865 expa. Dane pojazdu nie da się sprawdzić. Nie da się sprawdzić statystyk. A w poprzednich bitwach, jak sobie wejdziemy, to chyba to byli normalni gracze. Przebieg służby. Nie, to są normalne niki. Nie ma tych takich dwóch kropek obok niku. No to są gracze początkujący. Chociaż tutaj nie do końca. Trochę tak czuję się jak w przedszkolu, wiecie. Jak ktoś jest starszy i ma się pobawić z przedszkolakami. Takimi mniej doświadczonymi graczami, to tak się trochę czuję grając z tym Black Prince'em. Ale no co, chciałem wam pokazać przede wszystkim dla widza, bo obiecałem mu. Nie gram na tych niższych tierach, ale... Siódmy tier to też nie jest niski tier, come on. Czy w piątej bitwie z rzędu dostanę niższe tiery, czy znowu wylosuję mnie na boty, czy o co tu chodzi? Nie chce mi się wierzyć, że nie wrzuci mnie na jakieś... Jakby dużo graczy jest, którzy grają szóstkami, zarabiają ósemkami, dziewiątkami. I dlaczego mnie nie chce tak rzucić? Jest sobota, godzina 15, gdyby ktoś pytał. W kolejce jest 500 graczy, a na serwerze EU2 46550. Łącznie 134 tysiące na wszystkich serwerach. 3 minuty szukało mnie bitwy i znowu wylosowało mnie na siódme tiery. I to znowu z botami, jakby. Na pewno zgłoszę to do Wargamingu i zapytam się, czy tak to powinno wyglądać, czy coś tu jest nie tak. Nie wiem, o co tu chodzi. Jestem bardzo zdziwiony. Zawsze staram się nagrać 5 bitew dla was na żywo z omówieniem. Też dajcie znać, czy to jest za dużo, czy za mało. Wydaje mi się, że to jest dobra wartość, bo też jest to fajnie tam poskracane, te nudniejsze momenty. Ale może nie macie tyle czasu. Śmiało podzielcie się w komentarzach, jak to wygląda u was z oglądaniem tych odcinków. Ale gdyby na przykład cały czas mnie rzucało tak, jak mnie rzuca, no to ja bym dłużej nie grał. Po prostu nie ma sensu, bo za to jest w tym krzaku. A po co ja zaznaczam, jak gram z botami przecież? Po prostu pojadę twardo przed siebie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mam żadnej przyjemności, żeby nagrywać odcinek i grać z botami, no bo co wam to da? Te boty nie są jakoś skuteczne i... Zobaczymy, co tu się pojawi. T4-1 i WZ-ka. Zaczynam strzelanie. Może zginę za to, ale szczerze, jak już mówiłem wcześniej, nie obchodzi mnie za bardzo ta bitwa. Po prostu staram się zrobić tyle, ile się da i zakończę ten odcinek. Zapytam się,
jakichś tam pracowników WG, czy tak to powinno wyglądać, czy coś jest nie tak. Czy może graczy nie ma faktycznie na tych tierach, ale nie chce mi się w to wierzyć, że na siódmych tierach nie ma graczy. Bo też dużo osób XP na tym siódmym tierze. Czyżby to był koniec World of Tanks? Dokładnych danych nie mamy. No ale na serwerze widać ewidentnie, że tych graczy jest 120 tysięcy. Może każdy gra na tarcia. Po moim filmiku odnośnie tych porad i stara się wbić złoto czy tam czempiona. Nie, no to żarcik oczywiście. Oho. Te 2-5-2 podjechało. Dostaw kierowcę. Dobra. Jeżeli ktoś się zastanawiałby na taktyką, co zrobić z botami, to widzicie, że taki dobry przejazd środkiem jak najbardziej zadziała. Żadnej większej filozofii tu nie ma. Pytanie, czy Black Prince pojechał na lewo? Ale też warto zwrócić... Aha, Black Prince jest tu. Warto zwrócić uwagę, że te boty... No, całkiem powiedzmy okej, zmieniają te pozycje. Gdzieś walczą. Oj, chyba teraz zginę. Black Prince mnie przebija. Cały czas mnie Black Prince przebija. Dobry Black Prince się trafił. Dobra, to może zostawię was z botami. Zobaczymy, może coś tu ciekawego się pokaże. A idę zobaczyć, co robi pies. Ciekawe, jak będzie grać Leo. No nie, i skopałem moją całą serię, bo dostałem oznakę pierwszej klasy przez to, że przegraliśmy. No szkoda, ale nadal mega dziwna sytuacja. Też była bardzo dobra bitwa, mój rekord expa tak naprawdę, jaki się wydarzył. Żeby nie było, macie, że to było 5 bitew z rzędu zagrane Black Prince'em. Średni exp 2752. Tutaj macie też, że zrobiłem 36,48% biegłości w 5 bitwach. 4,728 średnich uszkodzy na Black Prince'ie. Miazga. Dziękuję za odcinek, trzymajcie się, miłego dnia. To elo.